Tak więc to Renault z gwiazdą na grillu ma 9 lat i kosztuje 25 klocków. Napędza je silnik diesla 1.5, też francuski, a jakże. Ile ty masz do wydania w ogóle, bo ja się o to nie zapytałem jeszcze. Mój budżet to jest w granicach 25-28 tysięcy. Brutto, netto, brutto już pewnie, tak, żeby było, tak, nie? Żeby tak się zamknęło tutaj. Chociaż te samochody w większości będą miały homologację ciężarową, bo mają przegrodę za pierwszym rzędem siedzeń, a dalej już jest tylko paka, także VAT się odlicza od tego i dochodowy też można odliczyć, a potem już tylko siedzieć i fakturować. Pyk, pyk, pyk co miesiąc, nie? Dobra, no, dokładnie, praca. No. Musisz wziąć pod uwagę, że te samochody po prostu od nowości do późnej starości ciężko tyrają, nie? Pracują, zarabiają. Także nie będzie to egzemplarz, który jest jakoś super zadbany, jakoś tam wypielęgnowany przed sprzedażą. No dokładnie, ale i tak na polskie warunki to nie ma tragedii, nieraz są gorsze. No mój drogi, no piękne francuskie serce nam tutaj bije, mocno przykurzone. No fura musiała rzeczywiście wyglądać, jakby nie stygła tutaj. Jeszcze gdzieś po jakichś szutrach dolatywała do domu albo do zakładu pracy. Proste 90 koni, były mocniejsze wersje tego silnika, ale te samochody mają słynąć z prostoty, także chyba optymalna wersja będzie do tego, co? Manual? No to i tak raczej ma nie być do szybkiej jazdy, tylko do pracy samochód. Cena tego auta jest dość atrakcyjna. Podobny do naszego samochód z dwa razy większym przebiegiem wyceniono na identyczną kwotę. Tańszego, ale w pełni sprawnego nie znaleźliśmy. Trochę mniej zużyte kosztują zwykle kilka tysięcy więcej. Mamy najdłuższą wersję dostępną. Extra Long się nazywa. Ponad 3 metry rozstawu osi i ponad 2 metry długości paki. 204 cm dokładnie długości paki. Optimal, czy wolałbyś mniejszy, bardziej miejski taki ten furgon? No to już kwestia, jaki klient będzie potrzebował. Wiadomo, jedna osoba będzie taki chciała wynająć, druga będzie potrzebowała dłuższy, tak? No, ale biznes, na wszystko jest klient. Jak się biznes ułoży, to uzupełniać flotę potem, nie? Jasne. Nie mieć jednego, tylko potem jeszcze cyknąć drugiego, trzeciego, ósmego. Ta paka jest tutaj, zobacz Kuba, jest lekko zużyta. Nawet można powiedzieć, że nie lekko. O, widać, że tutaj te przedmioty wjeżdżały. No ale jak się 200 tysięcy przelatało prawdopodobnie w jakimś tam wielkomiejskim ruchu, ciągle z załadunkiem, to chyba inaczej nie będzie, nie? Do tego ten samochód jest przeznaczony. Tak jest, fura robocza. No jestem strasznie ciekaw, jak się będzie jeździło tymi samochodami, bo dawno dostawczakami nie jeździłem. O, a segment busów bardzo mi pasuje. Zawsze lubisz jeździć busem w ogóle, czy wolisz osobówką? Kocham. Kocham. Tak. Proszę. Ty, no po prostu człowiek wylewny wielce. To ja zamykam. Klient wypożyczalni nie musi wiedzieć, że to renówka, więc zapłaci jak za Mercedesa. Nie głupie. W każdym razie ten egzemplarz jest ciekawy, bo bardzo pojemny. Można zabrać na pakę prawie 4 metry sześcienne ładunku. To mega wynik. Zresztą widać to po jego jamnikowych proporcjach. Paka jest trochę podniszczona, ale przynajmniej klienci nie będą się stresować, że coś porysowali. To wół roboczy, czego dowody widzimy także w kabinie. Na fotel kierowcy ktoś pewnie wsiadł z kilkanaście tysięcy razy. Jedyne atrakcje na desce to przycisk do klimy i pstrokate radyjko.